tym filmie przetestowałem totem Cupidyna, czyli przedmiot, który był dostępny na aktualizacji walentynkowej na Box PvP na anarchia.gg. Co tak naprawdę daje, czy się opłaca go używać oraz czy jego wartość jest adekwatna do tego, co prezentuje. Tych rzeczy i wielu więcej dowiecie się w tym materiale, także zostawcie 800 lajków, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Boxa. Ja już nie przedłużam, miłego oglądania i pamiętajcie, kotce potworek w sklepie Anarchii. Siemano, witajcie, także jesteśmy już w Minecrafcie i słuchajcie, no generalnie skapnąłem się, że nie testowałem jeszcze nowego przedmiotu customowego, który wyszedł wraz z aktualizacją walentynkową, której już oczywiście nie ma. Natomiast był to totem Cupidyna na boksie i ja ten totem Cupidyna mam go zdobytego po tej aktualizacji. Natomiast no nie pokazywałem wam go, nie testowałem go jakoś na nagraniu, także słuchajcie, no jest to rzecz, którą ominąłem. Ostatnio mi w ogóle ktoś o tym na live'ie przypomniał, także bardzo, bardzo dziękuję. No i słuchajcie, dzisiaj sobie po prostu ten totem Cupidyna przetestujemy. Jest to przedmiot, który no oczywiście był dostępny w te walentynki w 2024 roku i trzymając go w ręce otrzymujemy efekt odporności 1 oraz efekt regeneracji 1 i możecie powiedzieć w sumie, że no bez sensu, no bo tak naprawdę narażamy się na szybką śmierć, no bo nie oszukujmy się, bez totemu trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, jednakże ten totem Cupidyna potrafi bardzo, bardzo pomóc, ponieważ ten efekt regeneracji stały to jest mocny game changer, jeżeli chodzi o i dzisiaj sobie to generalnie przetestujemy, zobaczymy co i jak, czy opłaca się z nim chodzić, czy nie. No, jego tekstura ogólnie jest giga spoko, fajnie to wygląda jak mam go w rączce, ma takie kurcze, to jest taka róża po prostu z serduszkami, fajnie ona wygląda, giga fajnie to wygląda, ładnie się to prezentuje. Zobaczymy oczywiście jak to, no, jak to się przełoży na rozgrywkę, natomiast jeszcze zanim to, pamiętajcie, kotce potworek w sklepie na Anarchii, no żebyście po prostu wiedzieli. No i dobra, myślę, że tym słowem wstępu możemy sobie wyjść na strefę. Jeżeli chodzi o mój ekwipunek, straciłem ostatnio na live'ie swój totem, ostatni totem ułaskawienia, więc nie mam już żadnych totemów ułaskawienia, niestety straciłem wszystkie totemy ułaskawienia. Jeżeli chodzi o rynek, no to na rynku takiego totemu nie mam w ogóle, jak widzicie, no na przykład ten totem Cupidyna, który teraz wam pokazuję, jest za 349 MLD i to chyba są tak, dwa są wystawione przez tego samego gościa, natomiast one nie schodzą. Myślę, że tutaj ta cena 349 MLD jest bardzo mocno przesadzona, że za 300 on myślę, że chodzi ten totem. Natomiast no jak sami widzieliście, no to kurczę, no nie ma tutaj za dużo tych custom przedmiotów na rynku. Są ile? Jakaś jedna kosa się ostała, tutaj jedna rózga, której też ta cena bardzo mocno zmalała od wczoraj, z tego co pamiętam. Także mało jest z tych tutaj customowych rzeczy. No w sumie nie wiem dlaczego tak się dzieje, czy ludzie po prostu gdzieś tam to kitrają po ender chestach i trzymają, no bardzo ciężko mi tutaj jakkolwiek tutaj powiedzieć co i jak odnośnie tego. Natomiast jedna rzecz jeszcze, wypłacimy sobie całą kasę, żebym po prostu zniknął w stopki na czas, kiedy teraz będę grał, dlatego sobie po prostu wypłacimy tutaj wszystko. Jestem ciekaw ile tylko, a dobra, za dużo w ogóle, za dużą ilość wpisałem, że ja nawet tresiana nie mam, choć jestem top 1 z kasą, dlatego też chciałbym po prostu wypłacić, słuchajcie, żeby nie było mnie widać na tym, na scoreboardzie, bo wiecie, no widzowie będą gdzieś tam widzieli, że jestem aktywny i w ogóle, no widzicie, wyświetlam się cały czas, jest taka zielona kropeczka przy moim niku. A jest też wczesna godzina, a chciałbym sobie tutaj troszkę pofragować, także wiecie o co chodzi, nie? Zaraz pewnie znikniemy sobie ze scoreboardu. O, tutaj mamy pierwszego ziomeczka, natomiast on już sobie zorał. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. Tu mam jakiegoś potencjalnie gościa. No i totemik i uwaga, czyżby? Oha, no to nieźle. No to nieźle. Mam go w łebach? No i mi uciekł. Nie no, ogólnie wiem, że mówiliście, żebym nauczył się krytować, jest to pierwszy w ogóle mój pojedynek dzisiaj odpalenie Minecrafta, także będzie tylko lepiej, spokojnie. Zobaczmy tutaj co się dzieje na środku, tutaj widzę, że jest skopany generator, tu jakieś łeby ktoś stawiał, tutaj też skopany generator, czyli ktoś tutaj kurde cały czas lata. Ale kurde, nigdzie nikogo nie widzę. Czekajcie, włączmy sobie jeszcze hitboxy. Na pewno nam się to przyda. I zobaczmy, czy tutaj ktoś na przykład sobie w tym kwarcu kopie, czy nie. Ej, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że... Ty. Tutaj są dwie kratki, a tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery... Ej. Jest bardzo dziwnie wgrany ten kwarc. Bardzo, bardzo niestandardowo tutaj ktoś to wgrał. No ale co? Ale panika, nie no, chłopaczek nieźle spanikował, o kurde, ej, prawie go jeszcze tupłem, mało zabrakło,
Ale chłopaczek się spanikował, nie? No mocno, czy ja już ze scoreboarda zniknąłem? Jeszcze nie, jeszcze się nie odświeżył. Ale dobra, poszukajmy sobie w takim razie jeszcze przeciwników, polatajmy tutaj po mapie trochę. Wiecie, wszedłbym sobie na strefę bezelek, ale ogólnie jak widzę po topce, no to grają klanowo osoby tutaj, także wiecie, to jest momentalnie, jest info i mnie nie ma tak naprawdę, bo samemu, no pomimo tego, że mam dobrego seta, no to ciężko byłoby mi uciec, musiałbym tak naprawdę liczyć na to, że kurczę, ten klan się nie zjawi, jeżeli zostaną poinformowani o tym, że ja jestem, ale mamy chyba tutaj dobry moment, mamy pierwsze zabójstwo dzisiaj, wow, nice, pierwsze zabójstwo i muszę uważać, bo... Oj, no niestety, nie udało się. To jakiś kiedyś lata sobie ziomek. Ej, ziomek jest w ogóle w całym secie i ma mieczyk 47 mieczyk ma chłop. Ja pierdziele. Ej, tam se lata chłop, który ma naprawdę mocny miecz i mocny set. Ej, pierwszy raz chyba widzę na żywo kogoś innego z mieczem takim jak ja mam, tym. Bo zwykle ludzie go nie robią, tego 4-7, a tu kurde gościu zrobił. W ogóle to, że mi wlatują te itemy, powinno się dać wyłączyć to wlatywanie itemów do ekwipunku. Boże, to jest tak denerwujące. A jeszcze najgorzej, jak masz zawalone i potem wywalisz coś, co wiesz, czego nie chciałbyś wydupcyć. Wiesz, co chodzi. Oj, zabójstwo, młody piłkarzyk. Let's go, człowieku. Młody piłkarzyk wleciało. I w sumie, no nie no, cały czas mi się HP fajnie rega. Mógłbym tak naprawdę nawet tych koksów chyba teraz nie jeść i tak by mi się to HP dalej regało cały czas. Jeszcze, kurde... Ten stały efekt, czekaj, co to dawało? Odporność, ten stały efekt odporności, też spoko opcja. No i znowu mi w ogóle itemy wleciały do eku. O, to jest tamę kolo w ogóle i zobaczcie, zaraz cały klan tutaj przyleci. Już jest Chupacabra, już są chłopaki i to jest właśnie to, nie? Że jak grasz klanem, to masz strasznie, kurczę, prosto, nie? Jeżeli masz ekipę, która jest aktywna i w ogóle, także zachęcam was, jeżeli macie ziomków, którzy też grają w Minecrafta, żebyście sobie grali całymi ekipami, nie? No bo po prostu będzie wam łatwiej. Także ej, możemy zrobić tak, widzowie, że ja wejdę do nich na DC, dołączę do nich szybko do klanu na potrzeby odcinka i sobie potestujemy jeszcze ten totem na lepszych graczach. Ej, dobra, idziecie na 1v1 na eventową, bo testuję teraz ten... Totem Kupidyna. Ja mogę iść. I chcę zobaczyć, czy ten totem jakby realnie ma jakieś przełożenie, nie? Powiedzmy. Zatkali! Co jest? Zatkali? Na 1TH tylko. Na 1TH. Już lapać nie będzie. Nie, możliwe. Na 2 jest normalnie. Aha. Na 2 jest zatkali. Ej, bez kitu. Co jest? Bo ogólnie, żeby nie było, nie wchodzisz na czat, bo dostaniemy po permie. Ja pierdzielę. Ej, mocne. Ale że zatkali ten wreszcie tą dziurę? A tutaj też nie. Tylko na jednym CH zatkali. Nie, no, tutaj no. A, tutaj ja nie zatkali. Ej, bez kitu, no ja też jestem, już idę. Mówię. Co jest na PWK, zostaje na PWK, rozumiesz? Nie. Już zaraz macie wszyscy po baniku. Proste. Nie, no żarcik. Dobra, chłopaki. Ogólnie, jak coś ja nagrywam, żebyście się nie przestraszyli. I cały czas, bo dlatego, że że właśnie teraz testuję ten totem i wbiłem do was, żeby z wami gdzieś tam tutaj potestować, bo macie lepsze przedmioty. Dobra, to dawaj po kolei, dawaj Chupacabra z tobą. Poczekaj. Co ty masz, nie? Tak mogę iść. Kiedyś to było, jesteś z nimi tutaj? No, tak mogę iść. A skąd masz mieczyk 4-7? Ukradłem. Okej, bardzo dobra odpowiedź, tak myślałem. Od takiego gracza stopki 11. Okej, dobra. No możesz iść z Lizakiem, ja pójdę z tym totemem Kupidyna, zobaczymy jak to wychodzi, no wiesz. Szkaka, rzuć mi ten totem. Rzuć mi Lizaka. Dobra, dawaj Chupacabra, lecimy. 3, 4. Ja przyjechał, ty masz lepsze itemy. Nie no, musisz, ale ty musisz hitać też, wiesz co chodzi? Hitam, psubuję. Aj, no widzisz. Ej, ale no dlaczego widzisz? Nie wziąć tego Lizaka? I mogłeś wziąć tego Lizaka, w sensie byśmy zobaczyli z Lizakiem, jak to jest, wiesz. Lecę, czekaj, lecę. Dobra. Tam czoło biedny, nie ma. A, no, dobra. Nie mam. Usiadli. Czołec, pamiętaj, że mamy na podział to siekierę Grincha, którą idę teraz wziąć się. Nie, o właśnie, siekierę Grincha masz przecież. Jestem ciekaw, jak siekierę Grincha działa. Siekierę Grincha? No, ej, bez kitu, na przykład zobaczyć, czy ten siekiera Grincha nie jest bardziej, wiesz, OP na przykład do takiej walki niż ten totem, bo ten totem ogólnie daje ci odporność i regenerację, nie? Ej. Ale to sam kok daje. Dobra, dawaj PvP Chupacabra, dawaj, jeszcze raz. 3, 4, dawaj. Jezu, jaki ja mam wylew. No trochę tak. Dobra. Ue, co jest? Ej, dobra, ej, to było mocne, ej, ale kurde. Jezus, bardzo dobra reakcja. Jaki pet.
Krzysimir mnie uczył, Krzysimir mnie uczył. Okej, okay, okej, okay. Co jeszcze powiesz ciekawego? No, powiem tak, dałeś się na pewno poznać widzem jako bardzo charyzmatyczny gracz box PvP. Nie powiem, że nie. Ja ci zaraz coś pokażę, co nie. Dobra, ja ej, to ja dawaj jeszcze raz z tym Lizakiem. Ej, z tym Lizakiem jest dobre, bo tutaj, no, Lizak na pewno jest mocniejszy, tak jak wam widzowie też na początku mówiłem. Lizak na pewno jest mocniejszy niż gdzieś tam ten totem Kupidyna, natomiast, kurde, ej, uważam, że jest niedoceniany totem Kupidyna dosyć mocno przez graczy. Ale to samo daje go. Ej, widzisz, jak widzisz mojego skina? Nie, nie widzę. Nie pokażę takich rzeczy i możesz przestać i sobie założyć seta znowu. Nie mogę takich rzeczy. Nie wiem dlaczego ci to była historia. Nie rozumiem tego. A co wy robicie? Kamera to jest mały. Dobra, pomogę ci trochę może z nim, co? Bo sobie nie radzisz. No ale śmierć, Per. Odszlepcie się! Nie no, ale czemu wy właśnie zawsze gracie na człowieku na kawalerkę? Bez sensu. Nie no, willę budujemy, a nie kawalerkę. Nie no, to jest kawalerka, stary. Ewentualnie toj, nie? Różnie to bywa. Różnie to bywa, stary, nie? Już ora, już ora. Koło mam w domku. Ej, tu, a dawaj na te same miecze ten, kiedyś to było, dawaj ten, bo ty masz ten sam miecz co ja, jestem ciekaw jaka będzie różnica między tym, bo ty masz full wymaksowany ten miecz, nie? Bo wygejoch, ej, bo ci bania pada, stary. Ja wiem, o Jezu. Ale, żebyś nie stracił bani, nie? Banie masz na zielono. Nie, ja rysowałem. Mam przesrane ten kabel. No pewnie mam. Co za nie jest to? Czepcie się. Babciu, proszę, nie teraz do tego pochodzę. Ej, bo ci padają buty i ten, wszystko. Ej, spodnie, klata! Spodnie ci padną. Ej, spodnie ci padają, klata ci pada, stary. Odlepcie się, no, Boże. No. Jestem, nie no, wiesz, rozgrzewka. Dobra, dawaj, napraw teraz, seta i chodź. Teraz mnie ktoś repniesz mi seta, co potworek? Mogę ci repnąć, tylko jak ci koledzy nie zabiorą, to... Nie zabiorę, bo nie w tylko, że jak Steve tutaj lata, jak coś. No, wszystko zabrał. Ciukabra! Wszystko ja zabrał, ciukabra ja wszystko sysy. Zabrał, nie? Fajnie, no to repnąłem, powiem tak, zebrałem całe nic. Dobra, dawaj kiedyś to było, 3, 4. Aj, ile, kurde, wydaje mi się, że nic ci nie zabrałem, ale w ogóle... Bo ty koksa nie zjadłeś, dlatego. A i mogło tak być, że tak długo czekałem, żeby się stąd ten, że nie, aż koksa nie wziąłem. Ale dobra, to zaraz możemy jeszcze raz zrobić, tylko tym razem już ja będę na koksie przynajmniej, tak spróbuję. Ale co daje ten totem Kupidyna? Oni go odpustowali? Totem Kupidyna daje ci odporność i regenerację na poziomie pierwszym. Chcesz iść 1v1 z Lizakiem? Koks daje lepsze! Weź Lizaka, ja mam totem Kupidyna, bo dzisiaj testuję totem Kupidyna. I to dawaj bez klaty. Bez klaty, tak? Nie bez bani, tylko bez klaty? Okej, okay, dobra. No dobra, no to dawaj, 3. A nie, czekaj, Stręża sobie piję, bo ty masz Stręża w dwójkę, tak dam, a jak ci dam kosa, to będziesz tylko na mnie? Nie, no nie. Dobra, dawaj. Ale to mogę ci dać kosę w połowę? No możesz, no. Dobra, dawaj. 3, 4. Ojej, bez kitu! Sigma! Sigma! Ale nic nie widzę! Nie no! Nie, bo to tego! To babcia mi do pokoju wyszło. Nie no, i mocne. Ogólnie ta kosa... No śmiesznie działa, w sensie nic nie widzę, nie? Ona właśnie jest OP, ale ludzie jej nie doceniają. A to też prawda, ale mi się wydaje, z tym totemem jest podobnie Kupidyna, wiesz? Ej, dobra, dawaj tym latkiem, chodź z tym totemem i zrobimy 1v1, ty z tym totemem, ale ze słabszym setem i zobaczymy, czy ten. Ale latek to... Latek cię rozwali. No ja też mi się wydaje, nie? Że latek jest taki czeku, cicha woda, brzegir wie, dobra, dawaj. Nie, latek nie umie grać. No nie no, stary, on jest jakiś, wiesz, tutaj zobacz! Ja pierdzie... Dora, on stary gryzie, nie? Pęcieryty! On jest... No i mnie zabije, Pęcz! Nie no, powiem tak... Nie no, latek, ej, tak szczerze, latek, stary, ty jesteś stary jak ten bober z tych memów, nie? Że kurna gryzie. Z kitu. Ej, mocno. Bo Twojzek, ja ci powiem coś, grupy ma zawsze fajton, drapnął z jednej skrzyni tego. A, latek to jest gruby, tak? No. Okej, dobra. 100 kilo na brzuszku. Ale koks, nie, ja już wchodzę tutaj normalnie w uniwersum klanu PWK, elegancko. Dobra, także chłopaki, to ja wam dziękuję, że pomogliście mi potestować ten totem. Także czeka, fajnie. Czeka. No, także. No, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Siema. Czekaj.